Drodzy Państwo, witamy po raz kolejny w naszym programie Opole Łączy. I to, tak jak wielokrotnie podkreślamy, także i za Państwa sprawą mamy okazję być w różnych miejscach Europy, a tym razem nawet będziemy na innym kontynencie, w Stanach Zjednoczonych, w amerykańskim Trenton, gdzie od lat przebywa znakomity opolski pedagog, nauczyciel, plastyk, artysta satyryk, a przede wszystkim, myślę chyba, pozwolę sobie tak powiedzieć, człowiek, który rozsławia polską, a w tym i opolską kulturę w amerykańskim Trenton w stanie New Jersey. Pan Ryszard Druch jest z nami na Skype'ie. Witam serdecznie, panie Ryszardzie. Witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że rozmawiam z przedstawicielem mojego rodzinnego Opola. Co prawda nie urodziłem się w Opolu, ale od 1961 roku tam mieszkam. Mam mieszkanie. Mało tego, również do Opola już taka decyzja zapadła. Szykujemy się z żoną na reemigrację. Czekając na ten przyjazd pana, bo wiemy też, że właściwie co rok mają okazję i pańscy fani, i widzowie oglądać i spotykać się z panem, tak jak to było też całkiem niedawno. Teraz pewnie ten COVID i koronawirus zatrzymało kolejne spotkanie w Opolu, ale właśnie, panie Ryszardzie, Trenton to jest miejscowość, tak jak pan sam mówi, gdzie można sławić i hołubić polską kulturę, między innymi zamieszkaną przez wielu Polaków, także i przez Opolan. Stąd też i pytanie oczywiście do pana, jakie informacje docierają do państwa z Polski, jak państwo z kolei w Stanach Zjednoczonych odbierają ten okres, bo o tym mówimy, no niestety tego nieszczęścia, który jest w tej chwili pandemią światową, mowa o koronawirusie. No dobrze pan zauważył, że Trenton to stolica takiego niewielkiego stanu New Jersey, który sąsiaduje od południa z metropolią nowojorską, ze stanem Nowy Jork. I jest usytuowany w taki szczęśliwy sposób, bym powiedział, dla tych, którzy chcieliby, będąc w Stanach Zjednoczonych, korzystać z atrakcji Nowego Jorku jako światowej stolicy kultury, a jednocześnie Filadelfii, tej historycznej stolicy Stanów Zjednoczonych. Właśnie Trenton jest mniej więcej pośrodku dystansu między tymi dwoma miastami, Nowym Jorkiem i Filadelfią, która już formalnie jest w stanie Pensylwania. Ale tak jak pan powiedział, są tu również oprócz mnie inni Polanie. Jest za ścianą sąsiadujący tutaj ze mną przy tej głównej ulicy polskiej dzielnicy Andrzej Weiss, były komendant Chówca Związku Harcerstwa Polskiego. Jest tu niedaleko obok mnie mieszka pan Marek Wąsowicz, niegdyś słynny piłkarz ręczny, Gwardii Opole, chyba tak się ten klub nazywał. Jest, proszę pana, tu również, ale już od kilku lat mieszkający na Florydzie, Stanisław Ziemliński. Muszę powiedzieć to słynne porzekadło, świat jest mały. Świat jest mały, ale jednocześnie ogromny. No i wracam do tego mojego pytania. Wiemy o ogromnej liczbie niestety zmarłych, zwłaszcza tak jak pan powiedział w Nowym Jorku, tuż obok. Co się dzieje w Trenton, panie Ryszardzie, w tej chwili? Jak przyjmowana jest pandemia? Jakie są ruchy rzeczywiście rządu Stanów Zjednoczonych? No i to, o co pytałem, jak też odbieracie państwo informacje, te, które docierają z Polski do państwa? No przede wszystkim dzięki i Skype'owi, dzięki sieci internetowej, wszyscy Polacy, których znam, a przez wiele lat jeszcze tak dodatkowo zajmowałem się takim zawodem jak ekspedycja czy spedycja paczek Polaków do Polski. Miałem okazję odwiedzać osobiście, kiedy odbierałem te paczki, po prostu Polaków mieszkających tu w okolicy, a jest ich kilkanaście tysięcy w samym Trenton i pobliskich miejscowościach, więc jedno mogę powiedzieć, po prostu rzadko kiedy trafiłem do polskiego domu, gdzie nie byłoby polskiej telewizji. W związku z tym ci emigranci czy imigranci, jak my to mówimy z tej strony Atlantyku, to są po prostu Polacy, którzy żyją Polską, którzy oglądają wiadomości z Polski, tylko że mają amerykański adres. Koronawirus, no jak pan redaktor zapewne wie, największa tragedia tu na wschodnim wybrzeżu to stan Nowy Jork i sama metropolia,
to koszmarnie wyglądają zdjęcia, kiedy są puste ulice, a ten Nowy Jork cały czas przecież w normalnych czasach tętni życiem, pełno samochodów, pełno ludzi, jak w mrowisku to wszystko się toczy. Teraz jest zupełnie inny czas. New Jersey też z racji zagęszczenia i ilości ludności też po prostu, no niestety, sporo ofiar. Ale ostatnie dni pokazują, że jest to już taka tendencja złagodzona na wykresach. Liczba nowych zakażeń, czy liczba też zgonów spada. Aczkolwiek my mamy jeszcze utrudnione, tak jak i w Polsce, życie normalne. Na przykład na tej ulicy, gdzie mieszkam, Brunswick Avenue, polskie biznesy, za wyjątkiem sklepu spożywczego, praktycznie nie funkcjonują. W niedzielę ostatnią dopiero parki dla publiczności zostały otwarte. Do sklepu nie można wejść bez maseczki, także no, to są te obostrzenia, które i Polacy nad Wisłą, nad Odrą dobrze znają. Panie Ryszardzie, tak jak mówiłem, reakcje i działania władz amerykańskich, bo przy tej ilości ofiar, tak jak pan sam wspomniał, no one muszą być restrykcyjne. Czy rzeczywiście to widać? Był moment oczywiście w naszym kraju, teraz z tygodnia na tydzień właściwie, jak to się mówi, luzowane są te poszczególne etapy wprowadzane wcześniej, jeśli chodzi o pandemię i o zabezpieczenia. Jak to wyglądało w tym momencie takim kluczowym, chociażby w pana okolicy, rzeczywiście działania po prostu konkretne amerykańskich władz? Ja pracuję w soboty od wielu lat w takiej szkole dokształcającej polskiej, Ogniwo ona się nazywa. Kiedyś była w Trenton, od 3 lat jest za rzeką Delaware, bardzo blisko, ja mam 10 minut samochodem. Więc 14 marca zostały zamknięte i w New Jersey, i w Pensylwanii, bo to władze stanowe decydują, prawda, takie rzeczy. Zostały zamknięte wszystkie szkoły i już w tej chwili jest wiadomą sprawą, że one nie zostaną, i te publiczne, amerykańskie, ale również te polonijne, dokształcające, sobotnie, nie mogą być otwarte do końca roku szkolnego. Ja mam ostatnie zajęcia, zakończenie naszego roku szkolnego w tej polonijnej szkole odbędzie się 30. Nie wiemy jeszcze w jakiej formie, ale prawdopodobnie za pomocą aplikacji Zoom, czyli telekonferencji, także to są takie decyzje. Co jeszcze? No są dramaty. Są dramaty. Ja na przykład mogę powiedzieć na swoim przykładzie, ale takich jak ja jest więcej przykładów w okolicy tutaj. Mówię o tej enklawie polskiej, polonijnej. Ja musiałem niestety, prowadząc wcześniej zajęcia takiego mojego ogniska plastycznego, placówki, która się nazywa Akademia Sztuk Plastycznych pana Ryszarda Drucha, musiałem zawiesić zajęcia, ponieważ rodzice zaprzestali przywożenia dzieci w obawie o tą zarazę całą tego koronawirusa, prawda? Czyli krótko mówiąc, mój biznes, ten edukacyjny, stanął i od 2 miesięcy po prostu nie mam dzieci u siebie, a miałem ich sporo. Wszystkich studentów miałem około 45, bo miałem grupkę 15-osobową w tej szkole sobotniej, a 30 kształciłem tutaj, i to zarówno takich małych z pierwszej, drugiej klasy po nastolatków, aż po grupę, sekcję dorosłych. Także krótko mówiąc, no mój biznes padł całkowicie. Pan pyta o działania rządu amerykańskiego. No tu były dosyć szybkie. Prezydent Trump podjął taką decyzję, że każdy pracujący w Stanach Zjednoczonych otrzyma taki bon, czek, $1200. I my żeśmy z Bono, z Barbarą, z moją żoną otrzymali to na początku maja. Także to jest takie wsparcie na zasadzie po prostu, no jest epidemia, wszystko jest zamknięte, trzeba żyć i tak dalej. Ale jak powiedziałem, są również dramatyczne sytuacje. Ponieważ ja na przykład rozpocząłem z końcem marca, testowałem przez 5 tygodni nauczanie plastyki za pomocą aplikacji Zoom. To jest taka edukacyjna, znana w szkołach amerykańskich, platforma publicznych. Tak.
I muszę powiedzieć, że robiłem to za darmo. Sam chciałem się sprawdzić w tej nowej, z tą nową technologią, ale tu też ilustracja. Miałem kiedyś 45 studentów, teraz mam 15 zaledwie, tak? Także proszę, proszę bardzo, to już daje skalę no, tego dramatu życiowego, w jaki ja się znalazłem. Ale mówię, to ja jestem tylko tu pewną ilustracją problemu, o który pan pyta. Panie Ryszardzie, na koniec naszej rozmowy, jak pan sam wspomniał i powiedział pan słowo ilustracja, to nie sposób mi oczywiście nie zapytać o Drew Gallery, czyli to miejsce, gdzie między innymi pana pracę i gdzie pan robi wernisaże i gdzie spotykają się twórcy, przyjaciele, artyści. Jak wygląda sprawa galerii? No i też chcieliby pewnie, tak jak i ja i Opalanie, też się dowiedzieć, jak funkcjonuje tego typu właśnie instytucja, którą pan prowadzi. No, dziękuję, że pan mi zadał to pytanie, bo tu zaczynam teraz pływać i czuć się jak delfin w wodzie. Proszę pana, ja nie chwaląc się, ale jest to taka stara dzielnica. Tu nieopodal mamy ten kościół polski, wokół którego 115 lat temu on powstał, ale koncentrowało się przez dekady polskie życie takie i religijne, i patriotyczne, i narodowe. Oprócz sklepów, różnych agencji, które są przy tym głównym trakcie, przy tym Brunswick Avenue, nigdy tu, jak najstarsi Indianie, powiem satyrycznie, nie pamiętają tego, żeby tu istniała galeria. Ja ją stworzyłem dokładnie w 2003 roku, kiedy wspólnie z małżonką żeśmy kupili taki niewielki dom stojący przy tej ulicy i uruchomiłem galerię. Natychmiast rozpocząłem działalność mojego ogniska plastycznego i co miesiąc, proszę pana, odbywają się tutaj takie imprezy, które ja nazwałem salonami artystycznymi. Część z nich przeniosłem w czasie moich różnych pobytów częstych w Opolu i nie tylko w Opolu, do Polski i one się tam odbywały. I w Opolu, i w Brzegu, i w Szczecinie, i tak dalej, i tak, i w Nysie. Na liczniku tych moich salonów jest w tej chwili liczba 185. W kwietniu miałem już bilet zakupiony i miałem odbyć wernisaż, otwarcie wystawy w Muzeum Powiatowym w Nysie. Wszystkie eksponaty już tam pojechały. Miałem jednocześnie przy okazji tej wizyty kwietniowej mieć wykład na temat karykatury polskiej w Muzeum Kazimierza Pułaskiego w Warce. No i niestety samoloty zostały odwołane, granice amerykańskie zamknięte dla ruchu pasażerskiego z Europy i to wszystko upadło. Moja galeria działa bardziej w ostatnich latach, szczególnie wtedy, kiedy już tu coraz mniej Polaków przybywa. Bardziej jest studiem graficznym i placówką edukacyjną. Robię od czasu do czasu, ale nie tak z nie tak dużą częstotliwością jak wcześniej wernisaże, ale mogę się pochwalić, że u mnie tu w tej małej galeryjce wisiały obrazy Brzozowskiego, Starowiejskiego, Beksińskiego. Tak jest, tu była wystawa też prac Nikifora. Nie zabrakło również moich kolegów satyryków, którym urządziłem wystawy indywidualne. Sławomir Łuczyński, pani Małgorzata Gnyś, mieszkająca we Francji, również były dyrektor Muzeum Karykatury Zaradkiewicz i chyba jeszcze kilku innych. No, no w każdym bądź razie jest tu miejsce po to, żeby się spotykać. Otrzymuję sygnały, bardzo to jest przyjemne. Panie Ryszardzie, kiedy znowu salony i tak dalej. Co roku organizuję tak zwaną kabaretową noc świętojańską. W tym roku, ponieważ kilku artystów z Opola uczestniczyło jako artyści, na przykład znany panu i Opolanom Tadeusz Pabisiak był gościem honorowym takiej nocy świętojańskiej. Grzegorz Grunwald, taki poetycki, gitarzysta, wokalista, piosenkarz, występował tutaj u mnie. Proszę pana, teraz miałem nagraną sprawę moich kolegów, nie stare dobre małżeństwo, tylko wiekowe baszty. Oni się nazywają Tadeusz Śmieja i Wochnik Jasiu i mieli już bilety. No niestety ustaliliśmy razem, że w tym
roku odbędzie i w przyszłym roku przylecą i Opolanie będą głównymi gośćmi, artystami tej kabaretowej Nocy Świętojańskiej. To jest duża impreza na około 100 osób, co w warunkach polonijnych jest pewnym wydarzeniem już znaczącym, kulturalnym. Panie Ryszardzie, to tak jak pan sam powiedział, to chyba bardzo fajny koniec tej naszej rozmowy. Co się odwlecze, to nie uciecze. Przede wszystkim zdrowia panu życzymy i przede wszystkim tych dalszych twórczych pomysłów. I oby ten czas satyry powrócił, bo na razie oczywiście no, mamy zupełnie inne czasy i czym innym się przejmujemy. Dziękując za rozmowę, liczę także na pozdrowienia z pana strony dla przyjaciół, bliskich, rodziny znajdującej się czy w Opolu, czy w kraju. No, korzystając z tej okazji, dziękuję panu, że pan stworzył taką możliwość. Chciałem pozdrowić oczywiście moją mamę, moich braci, wszystkich moich krewnych i przyjaciół z harcerstwa i z czasów studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej, obecnego i byłego rektora Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, panią Katarzynę, z którymi utrzymuję cały czas kontakt i bardzo się cieszę na okoliczność, że mogę się z nimi praktycznie co roku spotykać. I oby takie kolejne spotkanie miało już miejsce bezpośrednio w Opolu, żebyśmy pana Ryszarda Drucha, którego serdecznie pozdrawiamy, i szanowną małżonkę, również mielibyśmy okazję gościć już tutaj, chociażby w pięknej naszej miejskiej bibliotece, do której pan przecież tak często zagląda. Panie Ryszardzie, wszystkiego dobrego, dziękuję serdecznie za rozmowę i mówię do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Proszę państwa, takie spotkania również mogą się odbywać za sprawą państwa. Jeśli macie, drodzy państwo, ochotę na to, by wziąć udział w naszym programie Opole Łączy, jak państwo widzą tutaj ten hashtag, on jest cały czas aktualny. I jeżeli macie państwo, chcecie skomentować to dzisiejsze spotkanie z panem Ryszardem Druchem, to serdecznie zapraszamy. Piszcie państwo pod postem swoje informacje i komentarze. I do zobaczenia być może w kolejnym zakątku świata.